pan prezydent został laureatem Orła Wprost. Jakim jest samorządowcem? Pan prezydent Rafał Zając, prezydent Stargardu, jest samorządowcem o niezwykłej wiedzy i doświadczeniu. W samorządzie pracuje blisko 25 lat i zaczynał, że tak powiem, od pucy buta. Był urzędnikiem, później dyrektorem wydziału, później wiceprezydentem, wreszcie od 6 lat jest prezydentem. Jest samorządowcem, liderem, człowiekiem nastawionym na pracę zespołową. Docenia ludzi, jest wyrozumiały, ale wymagający. Samorząd to dla niego tworzenie małej ojczyzny, miejsca przyjaznego dla mieszkańców. Miejsca, w którym mamy zrównoważony rozwój, mamy dobrą pracę, mamy mieszkanie, mamy szansę na rozwój, ale mamy także szeroką i bogatą ofertę na spędzanie czasu wolnego. 25 lat to dość długi czas. Jak w tym czasie zmienił się sam Stargard? Stargard zmienia się bardzo. Z miasta o olbrzymim bezrobociu i problemach społecznych stało się miastem o szybkim rozwoju gospodarczym. To przede wszystkim efekt olbrzymich inwestycji w uzbrojenie terenów pod inwestycje przemysłowe i składowe. Dało to dziesiątki inwestorów, a oni przysporzyli 8600 miejsc pracy. To jak na skalę miasta olbrzymie. Stargard zmienia się także, jeśli chodzi o kulturę. Został zbudowany teatr letni. Jesteśmy w trakcie przebudowy olbrzymiego amfiteatru. Powstało Stargardzkie Centrum Nauki. Rewitalizujemy aktualnie Książnicę Stargardzką. A plany są oczywiście dalsze. Nowy park na osiedlu Pyrzyckim, który się niezwykle dynamicznie rozwija. Zmiana charakteru całego Śródmieścia. Danie tam prymatu przechodniowi, a nie samochodowi. Wreszcie rewitalizacja wielkich przestrzeni na popeerelowskim osiedlu zachodnim. Tak więc miasto jest w marszu. Wiele dzieje się w drogach i wiele planujemy. Plan marzenie to nowa, duża sala koncertowa, ale plan do realizacji to plany już bliskie i które spodziewam się w przeciągu najbliższych lat będą realizowane. Wspomniał pan na początku o inwestorach, a później o rewitalizacji. Czy możemy tak powiedzieć, że do Stargardu już udało się przyciągnąć inwestorów i pieniądze, a teraz zaczynamy dbać o jakość życia mieszkańców? Tak, dokładnie tak. To taka była linia, decyzja nieżyjącego już prezydenta Stargardu Sławomira Pajora. Uznał on, że trzeba na wstępie zacisnąć pasa, by stworzyć warunki do rozwoju gospodarczego. Stargardzki kryzys gospodarczy wywodził się z tego, że dwa podstawowe miejsca pracy w PRL-u upadły. Były to zakłady naprawy taboru kolejowego i tekstylny zakład, który zatrudniał kobiety. Trzeba było jakoś te miejsca pracy odbudować i to dało podstawy do budowy jakości życia.